Wystawa uliczna zabytkowych tramwajów w Łodzi na Alei Kościuszki pomiędzy Żwirki a Mickiewicza na rezerwowym torowisku. Tu mamy Lillpopa III. Tutaj Herbrand GE58, najstarszy z kolegów. Następny to jest produkt polskiej myśli tramwajowej Konstal 5N plus 1N, co oznacza, że jest z przyczepką, zresztą widać. Ma duże powodzenie, jest bardzo urokliwy. Jeździ na linii turystycznej w sezonie letnim. Kawałek dan cały czas się tutaj ciągnie. Dużo odwiedzających. Specjalnie wyłączono z ruchu ulicę na ten czas. Dzięki temu wszyscy mogą bezpiecznie sobie chodzić. Tu mamy Helmuta, czyli tramwaj GT6. Jeden ze starszych pojazdów tutaj obecnych, ale jeden z fajniejszych. Kawałek dalej stoi obecny funkcjonujący tabor. Między innymi Konstal przerobiony przez zakłady Voltana, dzięki czemu wygląda inaczej i ma też zmodyfikowany napęd. Kawałek dalej, jak już go mniej więcej widać, w otchłani widzimy tramwaj marki Siemens, model NF6T. Przyjechało ich bardzo dużo z Bochum, ponad 30. Jeżdżą teraz najczęściej na linii 3, która wymaga teraz obecności tramwajów dwukierunkowych, a taki on właśnie jest. Wsiadasz z przodu, sprzedasz z tyłu, możesz jechać. No i dwukierunkowy także, że możesz wsiadasz z lewej, wsiadasz z prawej, no i heja. Teraz to zobaczymy, jak nakładam kadr właśnie na drugie drzwi, cyk. I widzimy sobie dalej, na samym końcu, najnowsze dziecko MPK PESA 122 NAL, albo jak to woli, Swing. Najnowszy, najnowocześniejszy, obecny.